Po przerwie powraca Wigraszek. W czwartek, piątek i sobotę najmłodsi miłośnicy sztuki teatralnej będą mieli szansę nakarmić się żywym słowem i kunsztem aktorskim bardzo młodych artystów. Na scenie zobaczymy aż 10 spektakli konkursowych, szczegółowo omówionych w festiwalowym folderze dostępnym na stronach internetowych ośrodka. Prezentacje rozpoczną się w czwartek o godzinie 11 w budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury. To już 21. edycja przeglądu. Niestety zabraknie tego, co weteranom Wigraszka oraz mieszkańcom, szczególnie tym młodym, zostawało w pamięci na długo. W planie trzydniowej teatralnej fety nie przewidziano barwnego przejścia młodych artystów przez ulicę Suwałk. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży od ponad dwóch dekad popularyzuje amatorskie teatry, a w jego ramach realizowane są także warsztaty i animacje artystyczne. Wstęp na spektakle jest bezpłatny.